witam Was bardzo serdecznie. Ja po prostu tak na szybko, bo początek tego filmu, co teraz widzicie, był zupełnie inny, ale z racji tego, że po prostu nie jest wesoło na świecie, więc dodam jakby tylko ten obecny wstęp, a później dam film, który już dawno, jakieś 1,5 tygodnia wcześniej nagrywałam. No, chyba na półtora, to tydzień, półtora nagrywałam go jakoś. No, półtora będzie, półtora. Dobra, i ja po prostu ten film wam puszczę i tak, zobaczymy jak. I będzie mniej materiału, ale będzie. Tak, będzie mniej materiału. Okej, okay. Ja się idę ubierać, idę zobaczyć jak tam sobie radzą z huśtawką. Mi krzyżuszka, bo jak byłam z Zosią w ciąży, to mąż mi kupił taki szeroki, ale wiecie co, fajne, taki luźny teraz. I dobrze, okej, okay. Idę lecę zobaczyć co tam robią. To by była na huśtawkę. Była huśtawka, nie ma huśtawki. Mama, patrz, mała huśtawka. Teraz mówiła mała huśtawka. Lawa za malutka. Teraz ty trzymaj, jaka to była. Dziękuję, mama. Proszę, kochanie. Mało? Mama. Tak. tą trampolinę? No i to miejsce. Albo jak nie będzie trampoliny, to będzie. No, to już w ogóle będzie. Pan, żeśmy ją na początku wstawiali, tą huśtawkę. Tu był basen, a potem ta huśtawka była. I tutaj. No to jak w sklepie widziałem taki basen, jakbyśmy mieli ten, nie? Ten, 20 funtów. Ten 20. Nie wiem, czy w Polsce takie będą. Nie, na pewno nie. Bo to kupić można, to jest zapakowany, do Polski nie ma. Ale do tego tak. Do tego? Nie, ja ten piasku miać. Nie będziesz kupę. Co ty go? Robisz kupy z piasku, a nic. Ja robię piasku kupę. No i ty. Co? Co? Kulkę zrób, a nie kupę. Ja ty kupę już koniec kupę. Zda się pomocnik, tatusia. Musisz z drugiej strony, syneczku, pójść. Na pikulkę. Gdzieś na pikulkę. Gdzieś na pikulkę. Robię na kulkę. Gdzieś na ciebie kulkę. Marysiu. Nie rzucaj, proszę. Ma
mam siedzieć mamę? Albo tatę? A kogo mam siedzieć? Nikogo. Nikogo. To ten mamę? Nie, na razie nie. Zobaczymy, jak później będziesz. To na pewno leczę nie lopyć. Chodzimy w wodę. Tata! No, tata, my. A tutaj kupię, czemu jest ten zamknięte? Gdzie? Tu. Tu nie idzie. Też kiedy niczyk robię kulkę. Stasiu, przyniesiesz kuleczko? Dziękuję. To będzie jeszcze ogarnąć tamten. Te dachy z tego. No, to jest, no, zobaczymy, że dzisiaj jeszcze się na blisko jakoś zapali. Proszę ciano! No ciuczaj! Mogę ciuczać ścianę! Ścianę tak. Fatkie tato, nie! Tutaj! No i tam to może. Tam nie ma kwiatków, kochanie. Tam dalej rosną, widzisz? Tam są gadki. Tylko kwiatki, a tu nie ma kwiatek. To jest kwiatka. Czarczoczno. Nie. Dolewać tę fotkę. Pylał czarczno. Jeżeli kwiatek. Babka tak się zgodziła, to wiesz, no to jest chyba... No, no myślę, że tak. To kwestia tylko kiedy zadzwoni i dogadania się, nie? Ale nie tam u góry, nie do sąsiadów. No bo nie wolno. No bo nie wolno. Ty byś chciała, żeby ktoś nam na podwórko rzucał? Co? Ale ty byś chciała, żeby ktoś nam na podwórko rzucał? A my nam. Tak. No co? Mama! Co pan ma w ręce? No ładnie. Rozumiem. No daj, mama zobaczy tam. No ale jak się pasują? Ale co? Co? No, jeszcze pasują. Mówię, że pasują, to więc jeszcze może... Okej, okay, tutaj ogarniam sobie mleko dla Zosi, więc zrobimy mleko. Niestety ona tego nie pije, bo nie lubi, więc daję jej przez, przez tubę. Czekajcie sobie tutaj. Nie lubi tego mleka. Dlatego daję jej przez tutaj. Mamy to, to jest truskawkowe, mamy jeszcze czekoladowe, ale tego czekoladowego też nie lubię, więc... A nie wyleję go dlatego, że to po prostu jest, że to jest dobre, mam mleko dobrą datę przydatności. Dwa, że szkoda, a trzy, że przybiera już potem na wadze. To jest bardzo... Ma potem dużo energii i jest wartościowe, w sensie takim, że wartościowe jak to mleko, no to co? Czy to mleko może być wartościowe? Ale to jest lepsze jakby tam niż tamte drugie i potem jakby przybiera na wadze. Wiadomo, że to jest takie mleko nie zastąpi jakby porządnego, nie wiem, mięsa, warzyw, owoców i nie wiem, porządnego dania. No ale lepsze to niż, niż po prostu tamto. Okej, okay, ja nabieram wodę, idę karmić teraz. Widzimy się później. Okej, okay, i karmimy się. Mam tu przesunąć, bo zaraz zabawek, nie? Mama posprzątała łóżko i zaraz zabawek, nie? No. Zanim ją karmię, to chciałabym właśnie, przepraszam, że tak na nią mówię, a pokazuję, ale... Była u nas ta właśnie fizjoterapeutka.
terapeutka i powiedziała nam, nie, żebyśmy tylko Zosię karmili mlekiem. Zero w ogóle jakiegoś jedzenia, zero w ogóle pokarmów, tylko odrobina może jakiegoś tam, wiecie, nakarmimy ją mlekiem, wtedy możemy jej dać do łyżeczkę, łyżeczką możemy karmić. To jest bez sensu. A po drugie, zaczęły nam narzucać, że mamy w ogóle karmić, jak lekarze z Sheffield, tam gdzie się urodziła Zosia, tam gdzie są specjaliści, powiedzieli nam, że możemy normalnie karmić dziecko. I to jest po prostu okej. I przybiera na wadze. Po prostu okej, waga taka sama jest, ale mieści się między tymi dwiema liniami, które są, co prawda na najniższym, ale się mieści. I że nie widzą problemu, żeby karmić ją normalnie łyżeczką i dawać jej normalne posiłki. Przyszła kobieta z odjedzenia i kobieta, która jest tylko... Poczekajcie, zmienię tubę. Muszę tutaj... Okej, poczekajcie, zmienię na chwilę. No i przyszła i powiedziała, żeby po prostu tylko mleko i nic więcej. No, ale ja się wkurzałam i powiedziałam, no dlaczego ja mam dawać tylko mleko? Przecież ona w Sheffield tam powiedzieli lekarze, że ma normalnie ma być może być karmiona. To dlaczego oni mówią inaczej? No i tak samo jak była fizjoterapeutka, powiedziała nam, że żeby karmić też tylko mlekiem, chociaż ona nie wiem od czego w ogóle jest fizjoterapeutka, to dlaczego jakim w ogóle wtrąca się, że mamy ją karmić, my mamy ją karmić, że ona przybiera na wadze. Okej, jest fizjoterapeutka, ale ona po prostu, rozumiem, że może i waga ma też dość do ćwiczeń, ale to było za bardzo naciskane. I wtedy ona powiedziała, że bo to strasznie było tak narzucane, takie było atakowane. My z mężem byliśmy tak atakowani przez nich. I w sumie co summa summarum, wiecie, my się trochę wkurzyliśmy. Przyszło spotkanie do GP, o którym powiedzieliśmy, że co nas boli, że po prostu tamta też GP powiedziała, że po prostu jest umywanie rąk, one są po prostu się wyczyścić, że w razie W one po prostu zrobiły to, co do nich należało i nikt nie ma prawa im później niczego zarzucić. No i przyszło z powrotem, spotkanie było we wtorek. W tym tygodniu przyszły i powiedziały, że no, że dlaczego, że jesteśmy troszeczkę tacy, że mój mąż jest troszeczkę taki, jakiś taki, może taki małomówny, taki po prostu nie swój. No i Andrzej powiedział po prostu o co chodzi, nie? Okej, poczekaj, ja zmienię, wyczyszczę rurki, zaraz do was się odwrócę. No i chciałam wam powiedzieć, że właśnie... Byliśmy u tej GP, ona powiedziała, że waga jest w normie, że one napisały, że Zosia szybko się męczy, że sprzęt, który mamy, czyli tak pionizator, te krzesełka w ogóle sobie nie są używane. I dlatego napisali kompletne, okej, nie używam tego też za bardzo pionizatora, dlatego że ona się męczy, ona za bardzo płacze, żadne z dzieci moich, które mam, nie lubiały być na coś na siłę zrobione, nie lubiały być na przykład ściśnięte w coś. Ten pionizator jest taki, że ona po prostu sięga jej tutaj powyżej pach i ona tak po prostu cały czas. I zamiast być troszeczkę poniżej i te rączki, żeby były luźne, to jest po prostu, jest jakby tutaj, tutaj powyżej. I dlatego one tak napisały, że po prostu nie używamy. Pytała się, czy byśmy chcieli zmienić. No, wiecie, fizjoterapeutka i tam odkarmienia, nie? Powiedział, że no, że się zastanowimy. Ale w sumie summarum, nie wiem, czy byśmy chcieli zmienić, dlatego że zostały nam tylko tutaj 2 miesiące. To się nie opłaca i nie będziemy koło tyłka robić.
Tak, natomiast byśmy chcieli jeszcze. Byśmy chcieli jeszcze, bo mam po prostu wiecie, dziecko było, mieliśmy trzy wizyty. Pierwsze dziecko, pierwsza osoba, która przyszła, była z pół godziny, siedziała z nią i się bawiła na podłodze, gimnastykowała, patrzała jak jest. Druga wizyta była z tego speech language, czyli od, wiecie, od sensoryczny taki, żeby po prostu dlała, nie wiem, pryskała może trochę wodą, żeby bawiła się, potem nie, ale bawiła się, że coś tam dawała, zabawki takie szeleszczące, takiego miśka, dwa piłeczkę i wiecie, robiła brawo na przykład, takie właśnie do dzieci, które nie widzą albo nie dowidzą. To są takie jakby, siedziała na krzesełku 40 minut. Przyszły o czwartej, to była już trzecia wizyta i dziecko miało prawo być zmęczone, bo zaczęły ją, wiecie, zaczęła płakać, zaczęły ją wsadzać, wiecie, zaczęła się, mówiła, o no to włóżcie dziecko do, pokażcie jak wkładasz się dziecko do tego pionizatora. No i co? No i zaczęła płakać. Ona nienawidzi, że była zmęczona, że nie była wyspana, bo ciągle ktoś przychodził. I jeszcze na siłę chciała do tego pieniądza teraz, żeby ją włożyć. Na siłę, no po prostu pytała się, no ale co? Powiem, że nie, to zaraz, wiecie, napiszą jakąś skargę, że matka się nie zgodziła dziecko, żeby pokazać, jak do pieniądza teraz w ogóle nie dzwoniła, bo nie współpracowała. Bo też tam takie rzeczy właśnie, że... albo jeszcze by coś jeszcze napisała, nie? Jakąś tam... I napisał to do GP, że dziecko było zmęczone, takie i takie. Natomiast Andrzej był, mój mąż był właśnie w szpitalu u lekarza i Marysia, Zosia, przepraszam, siedziała 40 minut, bawiła się, drapała, nie wiem, klaskała, wiecie, różne rzeczy robiła, nie wiem, gimnastykowała się, obracała, podnosiła coś i równe 40 prawie minut siedziała i nawet nie była zmęczona, nawet nie płakała, nie kwiliła nic. Wiesz, i one przyszły w tym tygodniu właśnie i we wtorek powiedziały, że i pytały się właśnie co jest grane, to menadżer powiedział, nie, że tak i tak, że napisały to i to, że on się to po prostu z tym nie zgadza. I no i tak, no i co? One powiedziały, że one nie chciały, były skulone po prostu, uszy jakby, nie wiem, były takie, jakby ktoś ich, nie wiem, stał i po prostu były straszne takie, nie wiem, no, takie przerażliwione, takie aż się bały, takie było widać, że, nie wiem, może czy nie żałowały, ale było widać, że takie są bardzo, takie... Nie wiem, czy przestraszone, takie nastawione, takie, no nie, kurczę, nawet nie wiem, jak wam to powiedzieć, były po prostu takie zdezorientowane, co powiemy, jak my, czy my zrezygnujemy z nimi, z nich, nie wiem, tak się zaczęły po prostu teraz, zaczęły się tak, wiesz, pytać, nie zaczęły jakby na siłę mówić, że karmić, tylko zaproponowały, a może byście karmili i proponowały bardziej, niż narzucały właśnie to, co mamy, jak mamy postępować z własnym dzieckiem. No i tak, no to właśnie, no to wam tak w skrócie to powiedziałam i dlatego one były, jak te, ja przepraszam, jak te psy były takie, wiecie, takie skulone, takie, bała się po prostu czasami odezwać, mi się wydaje, że ta, a tamta bardziej tak złagodniała i nie powinni tak robić, bo one nie są tak jakby lekarzami, lekarz decyduje o tym, jak mamy dziecko karmić, jak się rozwijać. No i my żeśmy się trochę jakby tak, wiecie, jakby nas zdominowano na pierwszej wizycie, na drugiej było okej. Okay. Ja nie mówię, że my okej, okay, wiecie, my z dzieckiem przebywamy 24 godziny na dobę, ona tylko przyjdzie i wypisze jakąś notatkę, ta notatka waży na naszym, jak my dzieckiem się obchodzimy, nie? To jest też tak, widzicie, to jest zwykły tekst, który po prostu zmienia, który ciąga nas i lekarze się pytają. No dobrze, że ta babka była, GP było, ten lekarz był naprawdę wspaniały i zrozumiał, że wiesz, nie brał strony jakby tej od służby zdrowia, tylko że pytał się nas. I tamta od jedzenia, od karmienia chciała napisać, czy może wizyta
że ona może przyjść na wizytę. Tam w ogóle ta fizjoterapeutka chciała się wepchać. No ale lekarka odpowiedziała jej, pani doktor powiedziała, że nie, że chciałaby najpierw z rodzicami rozmawiać. No i Bogu dzięki, bo tak to by, wiecie, przyszła, narzuciłaby jakieś swoje zdania, byśmy znowu byli zdominowani i by jeszcze gorzej by było. Więc ta lekarka, doktor, ta doktor, ten Pino, musiała napisać do nich jakiś naprawdę dobry tekst, żeby one się po prostu tak inaczej się zachowywały. I co jeszcze miałam wam powiedzieć? A ta fizjoterapeutka jeszcze po prostu wcześniej nam powiedziała, że słuchajcie, Zosia jak teraz nie widzi, ona już nigdy nie będzie widziała. Takie coś rodzicom powiedzieć? To jest chore, to jest głupota. Jakim prawem w ogóle ktoś takie coś mówi? Że wasze dziecko już w ogóle nie będzie widziało. Kiedy jak Sheffield nam dają nam nadzieję, że dziecko się, pomału się rozwija, wzrok się polepsza i z biegiem czasu ten wzrok może być lepszy. Tak samo jakby powiedziała, że no, że Zosia ma tarczycę, dlatego nie przybiera na wadze. Okej, nie przybiera. Ale tu nie wiem, to jest tak samo jak ktoś jest z powietrza, a ktoś po prostu może jeść i z tunami i nie przytyje. Ona powiedziała, no bo ile pyta się, ile Zosia leki bierze? Pół roku powiedzieć, ma, nie? Ona powiedziała, no jak pół roku, to już nic się nie zmieni, to ta tarczyca będzie. No takie coś powiedzieć z rodziców, no cholera. Nie powinno takie czegoś się mówić rodzicom, którzy po prostu mają chore dziecko, niepełnosprawne, martwią się, które, nie wiem, nocami płaczą, nie przesypiają nocy, nie wiem, zastanawiają się co dalej, jak dalej będzie. I takie coś po prostu tak, o, takie, tak po prostu walnąć. Otóż ona to powiedziała, zapomniała o tym, ale w nas to dalej siedzi. Ona myśli, że co, że po prostu trzeba ważyć słowa, nieważne, czy to mówi się do holender, do rodziców, do kurcze, do koleżanki, kolegów, nie wiem, do przyjaciół. Trzeba ważyć słowa, bo te słowa kurcze zostają na pamięć. Nie wiadomo kto co ma w myślach, nie wiadomo kto jakie ma życie. Jeszcze jak ktoś coś walnie, to już naprawdę przesada jest lekka. Nawet lekka, nawet nie lekka, bo to zaważy, przecież waży o czyimś życiu. Człowiek to przeżywa, nosi to później w sercu, zastanawia się, skąd to później depresja. Skąd to w ogóle, nie wiem, jakieś myśli. Skąd to, że ludzie po prostu się martwią, zastanawiają się, bo ktoś coś powiedział. Do tej pory to wiecie, no... Trzeba dać duży dystans temu, kto co mówi i po prostu myśleć o sobie i nie przejmować się tym, że po prostu czasami ludzie tak, nie wiem, bezmyślnie walną, nie wiem jaki to tym cel był jej, ale po prostu, nie wiem, tak walnęła i to co ona powiedziała mi cały czas w głowie siedzi. Słyszę to ciągle, te jej słowa, słyszę to co ona nam coś powiedziała. To jest po prostu czasami szkoda słów. Ale przyszły, przeprosiła ta od jedzenia i ta, no i że po prostu, no że po prostu, nie wiem, już nie pamiętam co powiedzieć, że nie przemyślały może, że po prostu okej, przyznała nam uwagę, przyznała nam rację, że po prostu dziecko było już zmęczone. I dlatego też może płakało. Okej, to było fair, okej, przyznała się, przeprosiła, to było fair z jej strony. Ale trzeba naprawdę ważyć słowa, do kogo i co się mówi. Okej, ja idę do nich zobaczyć, czy skończyli, czy nie. No i co, idę zobaczyć. Idę zobaczyć. Patrzcie, to jest mój pierścionek, ten pierścionek jest zaręczynowy, ten. A on był tutaj na tym małym, na palcu, tam gdzie jest obrączka. Masakra, jak ja przy tym. No nic, dobra. Trzeba jakoś schudnąć i ten. Wszystkie pierścionki, które mam, one się mieściły po prostu mi na palcu, tym właśnie tym wskazującym. A teraz po prostu na tym nawet, do końca tego nie wejdę do tego. One już są po prostu małe wszystkie. Ja, ten żaniec, który tutaj mam, widzicie?
On jest, na siłę go dała, na siłę, on, ja go teraz nie zdejmę, on jest tak po prostu, on jest tak zasadzony, że go nie zdejmę, a miałam go tutaj, tutaj na tym środkowym palcu. Muszę teraz schudnąć, bo nie wiem, co dalej będzie. Zdjąć to wszystko. Czy mi się tam nie zadziałało, ale mam nadzieję, że nie. Znowu wiatr wieje, nie wiem, czy słyszeliście. Z tym wiatrem. Koleżanka właśnie jedzie do Polski. Leci do Polski, sorry. I ja jej współczuję, bo wiecie, bo wieje. Ja się tylko modlę, żeby u nas po prostu nie wiało i żeby te morze i ten samolot, żeby po prostu spokojnie dotarły na miejsce, bo jest po prostu, tak się boję wiatru. Ostatnio kiedyś mieliśmy taką wichurę. Ja się po prostu położyłam i się kładę na tym wietrze, a ten wiatr mnie cofał. Masakra. Co to było? Iskry szły po prostu, wiecie, jak są te latarnie, drzewa się łamały, bo tam tej pory boję się wiatru. Strasznie. Ej, no i zobaczymy, co oni tam teraz robią. Potem odmiemy ich, co? Okej, okay. To idziemy. No ten domek, bo będziemy jeszcze brać. Oczyszczony. Mama, chcę do tobą kakać. Zmienione. Co? Chcę do tobą iść kakać. Chcę iść do tobą kakać. Zobaczcie, co nasza księżniczka robi z tą rurką. Widzicie? To jest to, że właśnie się boję, że po prostu ona tą rurkę wyciągnie. I już, o właśnie, tutaj. Widzicie? Tutaj już właśnie trzeba ją trochę przesunąć na dół. Jeszcze trochę. Mogę? O, i teraz dopiero można zacisnąć. Nie? Kto tutaj tak szaleje? Nie kombinuj, nie kombinuj. Nie kombinuj. To jest właśnie problem z tą rurką. W ogóle taki, u takich małych dzieci, ja nie wiem, powinny jakieś zastępstwo dawać. Chociaż jest właśnie ta... no właśnie, jest ta właśnie ten taki guziczek, co będzie. Ale no na chwilę obecną, widzicie, musimy się męczyć jakby z tym i bardzo uważać. To musimy schować. I rączka oczywiście jak zwykle wyciągnięta. Widzicie? O. To tutaj musimy schować. Zapiąć. Szukasz. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Księżniczko. No, zapinaj się. No, także jak widzicie, że czym nasz problem mały polega. A rączkę chowamy? Chowamy rączkę? Chodź, chodź, chowamy, chowamy. I teraz chowamy, daj. Nie na ręką, nie dam rady. Okej, okay. Się wyłączam. Widzimy się chować, co? Ten paluch mi przeszkadza, dobra. I się ubieramy. Okej, okay, chodźcie, zobaczymy, jak to tutaj wygląda teraz. Wow. To ogarnięte. O, to pamiętam właśnie jak kolega, czy syn koleżanki, który teraz no, ma na raka, biedny ma białaczkę. To jest w Marysi wieku chłopczyk. To są te hulajnogi, które ten dzieci jeździły. Tam to też jest Marysi, chyba Nienka tu i sanki takie. A ten domek to bierzemy ze sobą. Tylko drzewka będzie mi szkoda. Ja tutaj się, jak się opalałam, to tutaj się opalałam. W tym miejscu, tutaj gdzie stoję. Albo tam po prostu za krzakiem się opalałam. No tutaj nam, tutaj już tam kwiatki wychodzą. Biedne, już nie zobaczymy tych kwiatków więcej. Ostatni raz, zobaczcie, jakie ładne nam wychodzą. Super. Tutaj
To jest jedno, jedyne tutaj miejsce, gdzie nam coś rośnie. Jedno, jedyne. Nie, to jest sama glina. Tutaj były takie chaszcze, taki żywopłot. To była masakra tutaj. Tutaj stara, widzicie, to były dzieci, miały taką piaskownicę, to już takie zniszczone. Ławka moja stara. Tęsknię za tą ławką. Ale zobaczcie tutaj. Widzicie, tutaj pamiętacie? Tutaj stała trampolina. Tutaj stała huśtawka. Huśtawki już nie ma. Trampolina sobie przeniesiona na początku, to tak, stała tutaj trampolina, potem żeśmy ją przenieśli tam, żeby tutaj stawić tutaj basen w tym miejscu, żeby basen, to trampolinę tam przenieśliśmy, a że później jeszcze było miejsca i zobaczyliśmy, że jest huśtawka, to kupiliśmy huśtawkę, a tutaj był basen. Widzicie, jakie to wszystko stare tutaj, ale gdyby to by było nasze, to byśmy ten, odwrócę was może. Gdyby to było nasze, to byśmy to wszystko, wiecie, rozkuli, roztekowali, wywalili w ogóle tą ziemię, to byśmy z metr wykopali i porządną ziemię byśmy naładowali, a tak to widzicie, to nie jest nasze, więc i mieliśmy tak zamiar, to w ogóle ten dom tak jest mały dla nas, więc nawet nie było w ogóle sensu w ogóle coś tam w tym domu robić, bo to remont generalny by się tutaj przydał. Okej, okay. Z tego miejsca wam chciałam podziękować. Dziękuję, żeście obejrzeli ten film. Jak widzicie, jeszcze jest jasno. Pogoda nam się troszkę, tutaj chmury naszły. Zmieniła nam się pogoda. Dziękuję wam, że tak was trochę odwrotnie. No tak, że tak będzie lepiej. Ona gęba blisko była. Dziękuję wam, właśnie pani wiatr się ruszył. Oczywiście nie wiem, czy widzicie. Wiatr się ruszył i jakoś tak trochę chłodno się robiło. Będę tęsknić, ale na takie jeszcze przemyślenia i już nadchodzą, ale jeszcze kiedyś będzie na to czas. Także dziękuję wam, tym, że ten film tak będzie długi. Dziękuję wam, że byliście, dziękuję wam, że wysłuchaliście tego filmu do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.